Witam na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Robotyzacja to jest wyzwanie stawiane przed dzisiejszym przemysłem. Aby wprowadzać rozwiązania robotyczne, wymagana jest odpowiednio wysoko wykwalifikowana kadra. Nasz wydział kształci taką kadrę. Jesteśmy jednym z najbardziej zrobotyzowanych wydziałów na Pomorzu Zachodnim. Aby kształcić wysoko, konieczne są odpowiednie laboratoria dydaktyczne umożliwiające takie kształcenie. Posiadamy takie laboratorium i chciałbym je Państwu przedstawić. Zapraszam do obejrzenia. Do dyspozycji studentów naszego wydziału mamy nowo wyposażone laboratorium dydaktyczne w zakresie programowania robotów. Stanowiska te zaprezentuje nam dr inżynier Paweł Herbin, specjalista w zakresie programowania i projektowania układów robotycznych. Nasze laboratorium dydaktyczne robotyki wyposażone jest w robota Fanuc LR-Made 200ID oraz panele, które są sprzężone z symulatorami RoboGuide, także firmy Fanuc. W tym środowisku studenci programują, integrują systemy zrobotyzowane. Cześć, jestem Artur, jestem prezesem Studenckiego Koła Naukowego Mechatroników. Jesteśmy w sali, w której członkowie naszego koła przygotowują się do takich konkursów jak m.in. Robot Challenge 2023, który odbędzie się w tym roku w Opolu. W tej sali mamy rozpracowywanych wiele projektów. Członkowie koła są bardzo aktywni i wyrywają się do konkursów właśnie robotycznych, programistycznych i mechanicznych, które odbywają się na terenie całej Polski. Studenci po zaimplementowaniu programu w środowisku symulacyjnym RoboGuide mogą przetestować swoje programy na naszym laboratoryjnym stanowisku z robotem Fanuc o 6 stopniach swobody i udźwigu 4 kg. Robotyzacja przemysłu to wyzwanie czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry robotyków. Mechatronik, integrator systemów to jest zawód przyszłości. Na naszym wydziale przygotowujemy taką kadrę. Jeżeli chcesz aktywnie uczestniczyć w transformacji cyfrowej przemysłu, zapraszamy na studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Do zobaczenia.